No, witam, witam. Czy ty nie miałeś przyjść wcześniej do mnie? A, daj spokój. Co, posłucha w randkach? Wiecznie brak czasu. No, ale spotkałeś się z jakąś. No ta, byłem z taką jedną z Bawarii. Czekaj, czekaj. A co z tą z Ingolstadt? Ale tak, ty jeszcze ci o niej opowiedziałem. Ty z nią, no to trochę poszalałem. Powiedział, nawet się trochę spociłem. Czekaj, czekaj, spokojnie, spokojnie. Dojdziemy do tego. Dzisiaj mamy czas. Zacznij od początku. No dobra, no. Nie będę ukrywać, że RS3 zawsze mnie kręciło. No, bo to miała być królowa. Jaka królowa? Jaśniej, proszę. No, królowa hot hatchy, hiper hatch. Hot, hiper, hedge. Grzegorz, no tak się nie dogadamy, no. Dobra, sam tego chciałeś. Weź sobie zapasz rumianek, bo będzie długa historia. To jest Golf GTI pierwszej generacji i jego uznaje się za najpopularniejszego hot hatcha. Hot hatcha? Serio? Muszę takie rzeczy tłumaczyć? Słuchaj, ja jestem tutaj, aby ci pomóc, ale muszę wiedzieć, że nadajemy, no, na tych samych falach. No dobra, to jest Golf pierwszej generacji, auto, które powstało w latach 70. i to jest auto ekonomiczne. To znaczy, zapakowałeś do niego rodzinę, ale nie można było liczyć na jakieś emocje podczas jazdy, ale... Co ale? No już tłumaczę. Potem znalazło się kilku szalonych inżynierów, którzy wsadzili do tego auta mocniejszy silnik, sztywniejsze zawieszenie, większe koła czy sportowe dodatki. I tak powstał Golf GTI, czyli dalej ten sam samochód, ale dzięki zmianom mogłeś poczuć ogień między nogami. Ogień między nogami. No, ciekawy dobór słów. Muszę to sobie zapisać. Czekaj. I co miałeś na myśli, używając słów ogień między nogami? To jest przenośnia. Chodzi o to, że taki hot hatch dawał frajdę z jazdy i mogłeś nim pogonić sportowe samochody. To były takie tanie sportowe auta dla ludu, czyli hatchbacki, ale z mocniejszymi silnikami, więc były gorące. Były hot. Hot hatchbacki, czyli w skrócie hot hatche. Okej. Okej. No, to idziemy dalej. Następnie pojawił się Golf 2 GTI, a potem wszystko się schrzaniło. Schrzaniło. No i to tak grubo. No, doszło do tragedii. Jaśniej, Grzegorz, jaśniej. Był rok 1986. Dokładnie to Ride Tour de Corse, gdzie dochodzi do ogromnej tragedii. Lancia Delta S4 wypada z trasy i kierowca wraz z pilotem giną na miejscu. A był to Henry Toivonen wraz z pilotem Sergio Cresto. I do dziś nie wiadomo, jaki był powód wypadnięcia z trasy. Ale za wypadek obwiniało się samochody. Samochody? Jak samochody? Słuchaj, rajdówki z grupy B to nie były samochody, to były potwory, to były dzikusy! Te dzikusy miały ponad 500 koni, one były jak tornado zamknięte w metalowej puszce i opanowanie ich graniczyło z cudem. I po tym wypadku szef Federacji Wyścigów Sportowych ogłosił, że koniec z tym. Ogłosił, że rajdówki z grupy B zostaną zakazane od 1987 roku, a ich miejsce pojawią się samochody z grupy A, czyli takie normalne auta. Ale jak normalne auta? No, takie co widziałeś na drodze. Owszem, rajdówki miały mocniejsze silniki, wzmocnione zawieszenie, klatkę bezpieczeństwa, ale samochód rajdowy musiał mieć ten sam silnik, ten sam napęd, taką samą karoserię jak drogowy model homologacyjny, który musiał być wyprodukowany w ilości minimum 5000 sztuk rocznie. No to sporo. No, sporo, sporo i dlatego w rajdach pojawiły się wielkoseryjne samochody. Ford używał modelu Sierra, Volkswagen Golfa 2, Audi używało modelu 200, a Lancia model Delta, który stał się hiperhatchem. Hiperhatchem. Dobra, już wyjaśnię. To jest auto homologacyjne, jest to auto kompaktowe, ale jego szerokiego nadwozia nie powstydziłby się Pudzianowski. Do tego masz napęd na 4 koła i moc ponad 200 koni. I to było na przełomie lat 80. i 90., więc to nie był hot hatch, to był hiperhatch. Dobrze, dobrze, rozumiem. Ogólnie mówiąc,
Drogowe wersje rajdówek z grupy A to były sportowe auta zamknięte w cywilnym nadwoziu. To były auta, które na krętej drodze pokonały każdego. Dobrze, dobrze. Ciekawa ta historia. Ale co to ma wspólnego z Audi RS3? No daj mi dokończyć. Co ci się już... Rumianek skończył? Coś czuję, że tobie się przyda rumianek. Nieważne, kontynuuj. Okej, więc... Takie auta jak Delta HF Integrale czy Ford Escort RS Cosworth pojawiły się w drogowych, cywilnych wersjach, bo tego wymagały przepisy. Ale to się zmieniło od 1997 roku, bo wtedy modele z grupy A zostały zastąpione autami WRC. A to wszystko zmieniło! To znaczy dokładnie co? No, auta drogowo-homologacyjne nie musiały być już związane z rajdówkami. I Ford nową rajdówkę oparł na nowym Focusie i jak wiadomo, rajdówka miała napęd na 4 koła, no a drogowy model już nie miał. Ale przynajmniej Ford wydał na świat odmianę RS, czyli hot hatcha. Znowu taka Toyota. Oni mieli Corollę WRC, ale jeśli chodzi o drogowy model, to nie mieli nawet hot hatcha. Tylko jakieś nudne wersje. Bo nie musieli już takich robić. I to sprawiło, że kompaktowe hiper hatche zniknęły z rynku. Bo nikomu nie opłacało się ich tworzyć. Ale powróciły. Dobry jesteś. Czy ty mnie przypadkiem nie przedrzeźniesz? Nie za to tutaj płacę. Dobra, nieważne. Chodzi o to, że takie agrupowe rajdówki w cywilnej wersji zaczęły znikać z rynku. Ale była jeszcze jedna perspektywa. One miały branie. Branie, czyli że co? No, lud chciał, aby w takich małych, kompaktowych nadwoziach było dużo energii. I pewnie to dostali. Trochę w innej formie, ale dostali. Pojawił się choćby muskularny Golf R32 z napędem na 4 koła oraz 6 cylindrami. A 6 cylindrów miało także Alfa Romeo 147 GTA czy BMW 130i. I teraz dochodzimy do sedna. Zamieniam się w słuch. W drugiej połowie lat 90. Audi wprowadziło swój kompaktowy model A3. Przygotowali także szybszą wersję Audi S3. W 2003 roku wydali na świat młodszą wersję. A w 2006 roku kolejny S3, które miało 265 koni i napęd na 4 koła. Ale energię dostarczała tylko 4-cylindrówka, a konkurencja... I teraz zobaczymy, czy uważałeś. Konkurencja miała 6 cylindrów. Moje pieniądze nie poszły na marne. Grzegorz. No dobrze. Konkurencja miała 6 cylindrów, to znaczy miała bardziej prestiżowe geny, więc w Audi musieli coś wymyślić. I wymyślili i nie przerywaj, bo już kończę. Wyciągnęli z tego modelu serducho, a to jest Audi TTRS, które miało 340 koni wyciśnięte z silnika 2,5 i to do tego 5-cylindrowego. I wszczepili to do A3, tworząc RS3. Pamiętam, jak pierwszy raz widziałem jej występy w internecie. Jak ona pięknie śpiewała. Zakochałem się. No to czemu jej nie wybrałeś? Bo okazała się drętwa jak słup betonowy. Spokojnie. Wyjaśnij to na spokojnie. Pięć cylindrów pięknie mruczało. 340 koni dawało energii, a napęd na 4 koła przenosił to na asfalt. No ale kiedy na krętej drodze chciałeś z nią poszaleć, to była drętwa jak słup betonowy. I nie musisz mi wierzyć. Posłuchaj, co ma do powiedzenia Chris Harris. Chris Harris? No to gość, który zna się na tańcu. On wie, jak z nimi szaleć, jak z nimi się bawić, no ale Ceres czy się nie dogadywał? I can't remember the last time I drove a car with a more unpleasant chassis balance than this Audi. Okazało się, że RS3 zamiast podgrzewać atmosferę podczas zabawy, pluło przodem. Pluło przodem? To znaczy, było podsterowne, no nudne. Dobrze, zapisuję, nuda. A co z jej młodszą siostrą? Okej, ta już była trochę inna. Zresztą w Audi byli na tyle odważni, że pokazali światu jej narodziny. I z tego, co było widać, to jej matką jest Audi R8.
Ale to trochę podejrzane, bo brakowało jej skuteczności, jaką miał R8. Skuteczności, sprecyzuj. No, RS3 miał jeszcze kuzynkę, Golfa 7R. No, ona była podobna, tylko że słabsza. Bo Golf R miał 300 koni, RS3 aż 367, ale... So the Golf R is quicker than the RS3, it's a lot cheaper and it's more fun to drive too. Golf był tańszy, skuteczniejszy i dawał więcej frajdy z jazdy. No, źle to brzmiało. No, w Audi też o tym wiedzieli i wysłali RS3 na szkolenie. To znaczy otrzymał lifting, nową wersję sedan, 400 koni i poprawione zawieszenie, które możesz zmusić do tego, aby było frywolne. No ale nie o to chodzi, aby kogoś do czegoś zmuszać, prawda? No tak, tak. I ona powinna być taka jak... No! Rzuca ładnie tyłeczkiem. Oj, będzie nerwowo. Tak jak Mercedes A45S AMG, który od niechcenia lubi rzucić tyłkiem. I taka też powinna być najmłodsza z rodziny RS3. I co? Jest taka? Znaczy, ja czasem nie miałem tej historii po kolei opowiadać. No tak, tak. Kontynuuj. I aby to sprawdzić, to pojechałem spotkać się z nią do Warszawy. Nic nie mówisz. Rozmarzyłeś się? Podoba ci się? A co mi się ma nie podobać? W końcu ma swoje unikalne cechy. Te auto jest poszerzone, więc nie da się zrobić fejkowej wersji RS3, czyli kupujesz S3, montujesz spoilery i wygląda jak RS3. No nie da się. To jest totalnie inny panel i tutaj najlepsze. Tutaj są wloty. A, i ona niczego nie udaje. Co ma być prawdziwe? Jest prawdziwe. To nie jest fejkowe. Ogromny plus. To też nie jest fejkowe i... To też nie jest fejkowe i fajne są te reflektory, bo one tutaj mrugają, śmigają, fajny detal. Reflektory zostawmy, bo co z wydechami? Bo chodzą słuchy, że teraz wszyscy, no wiesz, oszukują. O nie, nie, nie. Te są prawdziwe. Sprawdziłem. Soft limiter niestety, ale ważniejsze jest, jak to się wkręca na obroty. Sprawdźmy. Czekaj, po kolei, sprecyzujmy. Podoba ci się? Tak, nie? No jak nie, jak tak. Okej, jak przyjechałem na miejsce, to pogoda nie rozpieszczała, a one tam wtedy były ściśnięte. One? Jakie one? To było ich więcej? No sporo, sam nie wiem. Zielone, czerwone, szare, z zaokrąglonym tyłkiem, takim normalnym. Okej, to która ci się podoba najbardziej? Wybrałbym czerwoną, ale z tym klasycznym tyłkiem. To znaczy sedan, używając formalnych słów. Choć ta zielona, kiedy się prężyła wśród laserów, także mi zakręciła w głowie. Laserów? Moment, co to była za randka? Intensywna, bo tam nie tylko było RS3, ale cała rodzina RS i S. I co, miałeś okazję poznać je bliżej? No tak, i pewnie chcesz wiedzieć, która mi najbardziej w głowie zakręciła, co? Jeździłem S8, jeździłem RSQ8, RSQ6, jeździłem SQ7, więc tak, szybko, chodź, szybko wytłumacz, SQ7 średnio przypadło mi do gustu, jakoś tak nie wiem, SQ8 to było super, jest taka limuzynka, jest komfort, ale jak przyciśniesz, to czuć ten bulgot, tą siłę i tak dalej. Dobra, chodź, RSQ6, RSQ8, przepraszam, RSQ8 było trochę za sztywne, trochę go podnosiło, ale to jest to. Największy charakter ma to jest RS6, po prostu nisko się siedzi, świetnie się jeździ, jest moc, jest takie... Nie będę mówił jak... Tak, to wybieram, to. Najwięcej charakteru z tym, co na razie jeździłem. Ale będzie jeszcze Czekaj, jeszcze będzie RS3, tam RS3, już nie wiem, tam to jest w ogóle. Ale się podjarałeś. No i zanim jeszcze porządnie poszalałem z... No dobra, spokojnie. Wróćmy do RS3. Proszę. W takim klimacie podobało mi się jeszcze bardziej, a kiedy poprawiła się pogoda, to pięknie błyszczała na zewnątrz.
nie powiem, jest w moim typie, jest elegancka, ale także ma to, co lubię, ma pazur, czyli kusi, aby z nią poszaleć i wziąć w obroty. Ale słyszałem, że nie dałeś rady. Ja nie dałem rady. No, brakowało ci tych umiejętności. Panie, pytał pana ktoś o coś? No, to proszę robić swoje. Świadkowie mówią co innego. A, bo wzięła mnie z zaskoczenia, no. Zaskoczenia? No tak, bo wysłali mi takie pudełko. W tym pudełku było zaproszenie. I jeszcze w tym pudełku było kolejne pudełko, czerwone, a tutaj była czekoladka z chili. No i sobie pomyślałem, że z RS3 to trzeba tak od razu na ostro. Czyli nie dałeś rady z nią potańczyć? No dałem, tylko parkiet był mega śliski i trzeba było odpuścić z naciskaniem. Jak się nie przesadzało, to można było z nią poszaleć i w drift mode robiła to, czego nie robiły jej starsze siostry. No ale aby wykorzystać na maksa jej umiejętności, no to trzeba No co? A niech się sam przedstawi. Przekonałem się, że ja to jestem amatorka. A teraz zobaczymy, jak jeździ pro. Ten pan. Amator się nie wykazał. A teraz zobaczymy, jak to jeździ z pro. Nie, ja nie kierowcą. Jestem pro. Nie, dobra, dobra. Ja jestem po prostu emerytem. No to ja także zobaczę, jak emeryci jeżdżą. Z emerytem. Okej. I to kontuzjowanym emerytem. O, to już jest w ogóle. To jest w ogóle dobry numer, stary. Nigdy w życiu nie trzymałem rakiety do tenisa. Nie byłem na korcie tenisowym. A mam odnawiającą się kontuzję, która się nazywa łokieć tenisisty. I jak emeryt pokazał ci, jak się powinno w obroty brać RS3? No a co ci mam powiedzieć, no? Zobacz, jedziemy teraz tak, jak się jeździło autami WRC. Właśnie auto WRC potrafi takie... To jest najlepszy numer, patrz. Pum. Zobacz, widziałeś, co się wydarzyło? Byliśmy w slajdzie w bardzo dużym przeciążeniu. Na odcince na pierwszym biegu, w takim wychyleniu, ja mu walnąłem drugi bieg, on przyjął drugi bieg i wystrzelił jak z procy. To jest fajne, nie? No dobrze, podsumujmy to, bo muszę się w tym połapać. Najnowsze RS3 potrafi się bawić, ale trzeba wiedzieć, jak się z nią obchodzić, tak? No tak, 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 tak. Ale czy potrafi być także skuteczna? Bo, jak już mówiłeś, starsza siostra była w tym gorsza od kuzynki Golfa R. No tak, potrafi, tylko jak nie zapomnisz... Zobacz. Ale tu jest ten zakręt trudny, który mówiłem na odprawie. Przepraszam. Widzisz, od razu. Nie tak miało być. A jak miało być? Wtedy było w drift mode, czyli zabawa, a... W driftowaniu nie włączyłem aktywnych systemów bezpieczeństwa. Nie chcemy promować jazdy bez systemów. Ale to fajne było. Systemów. Ale to... Ale nie chcemy tego. Widzę, że ty tylko chciałeś się bawić. A jak? A co jeśli trzeba być precyzyjnym? To jak jest RS3? Nie przytrzymam się prędkości, natomiast prędkości rzędu 50 km na godzinę na tym nawrocie, który ma kątnie w tą stronę, co trzeba, to są po prostu super fajne, tak? Okej. Fajnie, że pan emeryt, czyli profesjonalista, wiedział, jak się obchodzić z RS3. A ty? Jak sobie poradziłeś? No jak? To jak zawsze. Auto zapieprza, silnik jak to silnik 400 koni ma. Ale najważniejsze, co się dzieje teraz, słuchaj, czyli jest... Wgryza się, jak nie Audi RS3. Pięknie, tylko trzeba go ładnie go tak wkomponować, tak jak tutaj. Ale fajnie.
No dobrze, czyli podoba ci się. Można się z nią pobawić, jest skuteczna, a jak z jej siłą? Wystarczy? No, bo każdy RS3 miało 2,5 litra i 5 cylindrów. A pierwsza generacja miała 340 koni, druga 367, a po zmianach, czyli liftingu 400. I ta najnowsza tak samo ma 400 koni jak poprzednia. Ale to wystarczy. Wystarczy. Przecież ty masz wiecznie mało. Wystarczy, bo jak wydobędziesz jej całą moc, to można się, no, zgrzać. Co mogę powiedzieć? Ja może pokażę. Się po prostu spociłem. On się tak wgryza w asfalt, jak nie Audi RS3. Po prostu wgryza się, delikatnie go próbuje dupką wyciągnąć, no to jest... Zdzikus, to jest Audi RS, to jest... Ja nie wiem nawet, co jeszcze powiedzieć, ja muszę zebrać myśli, bo po prostu się spociłem. Za każdym razem próbuję szybciej, a on coraz bardziej ze mną współpracuje. Delikatnie hamulcem się mu ustawi przód, wgryzie się, potem pięknie dupką czasem zarzuca, ale on cały czas jest w agresji. Nawet nie mam co powiedzieć o silniku, po prostu jest... Czyli co? To jest ta jedyna. No kurde, fajna jest, ale... Co znowu, Grzegorz? Widzisz, bo ja się jeszcze spotkałem z taką jedną z Bawarii. Nazywa się M240i X-Drive i ona także mi pokazała, że... Dobrze tylko, że to mi opowiesz następnym razem, bo czas się skończył. No dobrze, no. A no i zapisz sobie, że to ma być w przyszłym miesiącu, a nie w przyszłym roku, okej? Okej, dobra, czyli co? Klikam tutaj. Słup, tak? Dobrze? No. Dzwonek. Wystarczy, tak? No i do zobaczenia. Dzięki i do następnego razu.